Podobacie mi się dziewczyny, kurczę, monochromatyczne takie. Tak grzecznie, grzecznie. To grzecznie dzisiaj. Zierka, tak, taka stewardesa. A twój syn jeszcze sięga po papierowe książki? On już jest chyba studentem. Wiesz co, sięga po papierowe książki, aczkolwiek powiem ci szczerze, był taki moment, że zaczął słuchać bardzo wielu audiobooków. No i był też taki, myślę, taki wstydliwy moment, kiedy długi czas, mając tam, nie wiem, 12-11 lat, słuchał Harry'ego Pottera w wykonaniu pana Piotra Franceskiego. Moim zdaniem w fenomenalnej interpretacji, bo tutaj trudno mówić o wykonaniu, tu można mówić o interpretacji. I potem już nie zasypiał bez pana Piotra Franceskiego, już musiał słyszeć ten głos przed snem i nawet jak już był bardzo, bardzo duży. Czy poznają ta państwo książka. Ten głos oczywiście, tak, Edyta Jongowska, witamy cię serdecznie. Dzień dobry. Mamy w tym nowym cyklu księgarni powakacyjnym taki pomysł, żeby zapytać cię o książkę, książki, które były dla ciebie niezwykle ważne, bo są takie książki, które zmieniają życie. Najważniejsza w życiu książka. Może była taka jakaś książka, która zmieniła cię. Było wiele książek, które czytałam, aczkolwiek powiem szczerze, że chodziłam do szkoły muzycznej, grałam na skrzypcach i bardziej czytałam nuty niż książki. Więc nie byłam molem książkowym. No i śpiewałaś przecież. Śpiewałam, ale najpierw grałam na grałam na skrzypcach, na pianinie. Poezja Leśmiana była takim dla mnie dosyć ważnym, takim przełomowym momentem w życiu. Kiedy miałam tam naście lat, byłam w liceum, przestałam już chodzić do szkoły muzycznej, ale jeszcze ciągle taka chęć grania na pianinie i śpiewania. I pamiętam, że całkiem niedawno przypomniałam sobie o tej książce, a ponieważ dosyć tak instynktownie odbieram książki, bardziej jak pachną, jak wyglądają. No i to, jakie emocje wywoływały te piosenki, które śpiewałam. I to były takie pierwsze taka poezja śpiewana, która była dosyć ważna, ale też spowodowała, że ludzie zaczęli jakby na mnie zwracać uwagę. Natomiast no, może będę monotematyczna, pewnie będę, ale mimo wszystko rzeczywiście taką, jak patrzę, taką najbliższą przeszłość swoją, to niestety najbardziej zmieniło moje życie książki Astrid Lindgren. Tak jak miałam 9 lat i czytałam Pipi i oglądałam ten słynny serial, gdzie w ogóle nie było bohaterek, dziewczynek samodzielnych, szalonych, wariackich, czupurnych, zbuntowanych, hipisowsko ubranych. I oglądając ten serial niewątpliwie gdzieś bardzo, no, całe pokolenie moim zdaniem dziewczyn zaczęło się wzorować na takim sposobie bycia, a przede wszystkim na takim myśleniu, że to jest fajne, że tak można, że i wtedy to zdecydowanie zmieniło moje życie, ale dzisiaj, wiesz, nastąpił taki powrót do takiej, wiesz, pewnej niezależności. No, ale co jest w tym świecie Astrid Lindgren takiego, co cię tak niesamowicie zmieniło? Astrid sama w sobie ma taką, jest wielką pisarką, ma taką umiejętność prowadzenia bardzo prosto i bardzo emocjonalnie dla siebie. Astrid często przebija też bardzo dużo takiego smutku i jakiejś takiej psychologicznej głębi. Ale też przeplatanej, wiesz, takim humorem, bo z jednej strony jest, wiesz, jakby opowieść na przykład o śmierci, w Braciach Rwie Serce, a za sekundę mamy taki moment, że myślisz, że już jakby smutniej się nie da, ale jeszcze jest jakiś moment, jeszcze, ale to nie jest wyciskacz łez i za sekundę jest po prostu totalna zmiana. Na przykład w Wujku, dlaczego kąpiesz się w spodniach Wujku, jest taka opowieść o psie. Nasza bohaterka ma psa i ten pies ma zostać zastrzelony. To jest tak pełna dramaturgii, ale też tak fenomenalnie prowadzona. Po prostu cały czas ta Astrid nas prowadzi, gubi nas, tak? Że prowadzi nas w jedną stronę, za sekundę zmienia. I to jest świetne do czytania, to po pierwsze. Dla mnie jako dla aktorki materiał znakomity aktorski. Ja dosyć bym powiedziała, bardziej instynktownie odczuwam książki. Nie potrafię być może dobrze o nich opowiadać. Ale z tego, natomiast co słyszę, to tak może przekorność, tak? To jest jakaś lekcja od Astrid Lindgren dla ciebie? Tak, to radosne, po pierwsze. Radosny smutek czy smutna radość? Jedna rzecz to, że zaczęłam być samodzielna. Te książki po prostu spowodowały, że musiałam po prostu, wiesz, założyć firmę, zaczęłam być samodzielna, zaczęłam patrzeć w ogóle z innej strony. Czyli moc literatury, która spowodowała, że aktorka stała się prezeską. No trochę tak, trochę tak. Ale wiesz, bo ci mali bohaterowie u Astrid Lindgren są jakoś
niezależni w pewnym sensie, że każdy jest samoistny tam. Tak. Edyta Jungowska, nasz gość, dziękujemy ci bardzo. Dziękuję.